Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z SnowRunner na Karolinie Północnej. Jedziemy sobie teraz do garażu, tutaj wszystkie wieże obserwacyjne żeśmy zbadali już na następnym obszarze w okolicy, to jest strefa reaktywna, tak się nazywa. I musimy zjechać z góry, nie wiem czy wybierzemy jakąś krótką drogę, jak my to zrobimy, ale my jesteśmy pomysłowi, więc różne rzeczy mogą wpaść nam do głowy. Tak czy inaczej trzeba znaleźć wjazd na kolejny obszar. I nigdzie go tutaj tak zrobili te wieże obserwacyjne, że nigdzie nie wiadomo gdzie przejechać dalej i czy można w ogóle stąd. Jeśli popatrzymy sobie, no teoretycznie powinniśmy do płaskiego obszaru przejechać. I nie, czekaj, do Orvio Ovilo Hills powinniśmy sobie przejechać stąd, a do płaskiego obszaru powinniśmy przejechać z z tym, że tam jest rozwalony most i nie można tego zrobić. Także stąd powinniśmy móc się przedostać, ale w pierwszej kolejności powinniśmy pojechać do garażu i zbadać tam obszar dookoła. Chadiners, masz jakiś pomysł jak to zrobić? No, tak średnio. Cofnę się do garażu może. Nie da się właśnie. Trzeba go odkryć najpierw. No to bym odkrył. Tak, cofniemy się tak o, ale aha, bo myślałem, że chodzi ci o teleportację. No. Tu chyba widziałem gdzieś zjazd niedaleko. Musimy zjechać z tej góry, z tej strony. I może uda się zrobić tak, że zjedziemy sobie na pałę, tak jak lubimy. Słuchaj, no parę razy wyszło nam to naprawdę dobrze, więc może i tym razem się uda. Dobra. O, jest tutaj taka hopa. To właściwie jest punkt widokowy, ale dla nas równie dobrze może być to droga. No i stąd widać ten garaż chyba. Ale uła. No nie wiem. Gdyby to było Expeditions, to byśmy tutaj zaczepili linkę na górę. Ale to chyba nie jest dobre podejście. To jest tu strasznie stromo. Zobacz sobie. O, żeż ty! Patrz jak to wygląda. Przed całym zderzakiem, no. Zobacz jak to wygląda. I co ty o tym sądzisz? Moim zdaniem wygląda to źle. Ja skaczę chyba. Nie mówisz poważnie. Zobacz jak to jest idealny rozpęd. Nie mówisz poważnie. Tam obok jest tak trochę gładziej, wydaje mi się, i da się chyba tak swobodnie zjechać bez skakania. No, czy będzie tak śmiesznie? Nie będzie, ale ja tam pojadę. Bo ostatnio żeśmy tak hardkorowo skakali na którymś obszarze i skończyło się to w sumie dobrze, ale to był przypadek. To ja skaczę. Dobra, to poczekaj, ja cię nagram. Mogę dać streama w Discordzie. Nie. Będę widział co się dzieje z tobą. Chyba nawet lepiej od ciebie, jak ci będzie tam kamera szaleć. Tu ci nie będę przeszkadzać? Będziesz. Musisz bardziej w prawo. W prawo? Okej. Aha, bo ty chcesz tu skoczyć, okej. Nie przez ławki, tak? No. Mhm, daję. Ławki mnie spowolni, jedynie. Dobra. No, próbuj. Stosunek do mocy do masy S+, co może pójść nie tak? To jest prędkość. Ty! Jestem na kołach. Jesteś na kołach? What? Jaki gość! Ej, zajebiście ci to poszło. No. Ogólnie to sobie rozwaliłem 2 koła, cały zbiornik paliwa i silnik, ale wszystko naprawiłem. A, okej. Czyli nie ciekniesz już. Nie cieknę. A powiedz mi, jak tam na dole sytuacja? No właśnie testuję, na razie mało widzę. Będziesz mnie widział zaraz, Jesteś tam dalej? Jestem, patrzę. Widzę tylko korony drzew. Szukam cię wzrokiem, ale... Elegancko. Ja pojadę inną drogą. Zobaczę, czy... Podejrzewam, że pójdzie mi gorzej. Ja poczekam. Bo ty miałeś... To nie był zjazd, to było... To było latanie, kuźwa. No. A ja spróbuję pojechać tak trochę tutaj, bo jest chyba nawet taki zjazd po trawie. Tak sobie tu dojrzałem. O kurde. Czekaj. Muszę sobie jednak... A! Nie jest źle, nie jest źle. O, okej. Chyba zaraz będę koło ciebie. Dobra. Byleby się bokiem nie ustawiać. Znowu nie mogę się parkować. Jak tu wygląda drop? Wygląda dobrze. Nic nie widzę. Okej. Tu mamy coś takiego. Byleby się bokiem nie ustawiać, nie? To taka ogólna zasada. Właśnie się ustawiłem bokiem, ale to nic. Teraz... Cockpit. Jest dużo takich krzaczorów, ale tak właśnie mi się wydawało, że tu jest w miarę spokojnie. I zjechałem bez żadnych uszkodzeń, ziomek. No to gratulacje. Bardzo ładnie. Ale twój zjazd wyglądał lepiej, to trzeba przyznać. Bardziej widowiskowy był na pewno, zwłaszcza ten moment, kiedy no po prostu zacząłeś lecieć. Okej, gdzieś ty uciekł. A tutaj jedziesz asfaltem? O, a ja pojadę na przełaj, zobaczę. Teraz ja będę reckless. Dobra. Ciekawe, czy nie, no raczej da się, to wyglądało całkiem tak przejezdnie. Tutaj jest water over road, coś. Jedziemy. Powiem ci, że całkiem niezły ten Neo Falcon, ale jestem bardziej zaskoczony twoim autem. No. Bo Jeep to raczej nie jest nic, czemu warto zaufać, zwłaszcza w SnowRunner. A tu proszę, poradził sobie zjawiskowo, nawet lepiej niż przypuszczałem, kurde. Ja brałem go, myślałem, że będziesz mnie ratował co chwilę. No, ja też tak myślałem, że będzie właśnie fajny zwiat. Będziemy musieli co chwilę się ratować, ale i tak to w pewnym momencie gdzieś jakaś linka poszła, ty raz mnie, raz ciebie, no to chodzi właśnie, to jest najlepsze. Dobra, jesteśmy przy garażu. No tak, i to pierwszy będzie? Proszę? To pierwszy? No nie wiem, ja już jestem. Kurde, właśnie rozpędziłem, że nie skręciłem już, tuż za tobą byłem. A, okej. Odkryto garaż, jest przyczepa, naczepa potężna, ale czy jest tu sklep z przyczepami? Ej, co jest? A co się ze mną dzieje, widzisz to? Nie, gdzie ty jesteś? No tam, stoisz sobie normalnie, o co ci chodzi? No ale w znaku jestem. Okej, co? Kurde, nie mogę się ruszyć. No, faktycznie. O. Ty! Gdzie, jak ci się to zahaczyło? Nie mam pojęcia. Próbujecie odblokować, ale nigdzie. Całe szczęście, że jest tutaj garaż. Czekaj, ruszył się ten znak. Okej, no to wspaniale. A, puści? O! Puściło. Ale dziwne ale to było. Ale nadal jest pewnie. O. Potrafię ze znakiem jeździć, patrz. Ja specjalnie sobie tutaj... Ja nie widzę tego znaku, on leży u mnie na ziemi. A, to ja mam go w zderzaku. A, no to wspaniale. O kurde, o kurde. Jestem... Ło! Gdzie ty jesteś? W niebie. Co ty gadasz? Zobacz, ja widziałem cię tylko przez sekundę. Zobacz na mapę, zobacz na mapę. Ło, stary, ty na cheatach lecisz. Co ty robisz? Zobacz, to ten znak, tak? No, zobacz, nie jakiś znak fotograficznym. Znak szybowiec, czekaj, zobaczę sobie. Co się oddupcza, tryb fotograficzny. Szukaj mnie. Czekaj, wezmę sobie przysłonę, wyłączę. O kurde! A kiedyś to się... Ej, żyje ten Jeep jeszcze? Ło! Nie żyje. O stary. Ty... Zawieszenie ci się odkleja od budy. No. Nie mogę cię złapać kamerą, nie? Ło, ale dziwne. Ej, nie używałem żadnych cheatów ani nic takiego. Po prostu sobie normalnie graliśmy i Chadiners wjechał w znak stopu. I mu samochód zgliczowało na amen, ty. Nie zastopował mnie ten znak. No, zastopował cię, ale inaczej. Ja pierniczę, ale dziwna ta gra. Chadiners przypiął się wyciągarką do drzewa. Udało mu się jakoś złapać i... Gdzieś tu jest. No kurde, kamera mi się popsuła. Gdzie ty? O! Ja. Ole kosmos. A przy okazji możecie zobaczyć, jak fajnie wygląda fizyka drzew, nie? Że on w nie uderza, one gdzieś tam się ruszają, gałęzie i tak dalej. Fajnie, ale kurde, przesada. Tutaj mamy, tak widzisz? Jest asfalt, asfalt, asfalt od garażu. No. Kawałek dalej kończy się asfalt i jest znowu asfalt. Myślę, że tam będzie przejazd, no bo gdzie indziej. Tu no to właśnie mówiłem. A to o ten asfalt ci chodziło, okej. Okay. No. Ja myślałem, że w stronę elektrowni. No to tam, no, tam to może być. Dobra, jedziemy i zwiedzamy. Tutaj widzę, że jeszcze jest jakieś pole z panelami słonecznymi. Zmieniliśmy sobie pojazdy, ja wziąłem... Zaryzykowałem grubo, bo wziąłem Land Rovera Defendera, tego starszego, więc chyba lepszego. A Chadiners wziął trochę lepszy teraz samochód, bo wziął Hummera, który świetnie się spisuje praktycznie wszędzie. No i zobaczymy, jak nam pójdzie następny zwiat. Ale to rzuca. Ty możesz driftować normalnie, zaraz się przekonasz. Ej, naprawdę, to jest zajebiście szybkie jakieś. Tylko wiesz, zawieszenie jest niskie w stosunku do innych pojazdów, na przykład do tego poprzedniego zwiadowcy. I kółeczka takie jakieś malutkie, nie wiem co to będzie. Jak zabawkowe. Tak, i ten samochód ma już też zainstalowane te nowe opony z dodatku, więc jest szansa, że będą lepsze od tych standardowych, nie wiem, błotnych. No, zobaczymy, jak to się będzie spisywać. Na asfalcie jest oczywiście kaplica. Ale spróbujemy. No dobra, pierwsze błoto. Bez blokady dyferencjału. Jest chyba okej. Grunt, żebyśmy nie spotkali jakichś tam skał, ani nic takiego dziwacznego jak wcześniej. Chodźmy sobie tutaj polem. Oś wkupałem. Kupałeś się? Czekaj. Złap się tutaj. Ale jadę. A jedziesz jeszcze, okej. Jakie żeś sobie rogi wziął na maskę? Oszalałeś? Fajne. No fajne. Ja też sobie wziąłem ornament. Okej, wjechałem na jakąś taczkę. Kto tu taczkę zostawił? Ja się przeprowadzę na wieś. Pierwsze co zrobię, jak się przeprowadzę na wieś, kupię sobie gumofilce, taczkę i będę zadupczał po wsi. Wiesz, w takich ciulowych ciuchach. Tak, to jest mój cel. I zresztą taczkę zostawił taką, bo już mu się nie chciało ciągnąć do domu chyba. Czekaj, czy my dobrze jedziemy? Tak, tu będzie gdzieś skręt w prawo. Jest koparka. Oni tu drogę budują, ale niestety nie zdążyli na nasz przyjazd i została sama koparka. Ona wykopała tu jakiś dół. Czuję, że tu będzie misja. O, rurociąg jakiś. Popatrz. No i ja jestem na asfalcie. Ej, poradził sobie ten Defender nawet jakoś tak całkiem sprawnie. No. Mamy piękne jeziorko. Dojazd do jeziorka jest takim mostem. I tam jakieś domki są. Ej, wyobraź sobie tam mieszkać w takim miejscu. Wychodzisz, no, sobie na zewnątrz, wychodzisz sobie na zewnątrz, nie? Jakiś ciepły napój. Gorąca czekolada albo herbata i sobie patrzysz, jak rybki wskaczą w wodzie. Kozak. A nie. Muszę sobie wynaleźć, bo w Polsce na bank są też takie miejsca. Muszę sobie... Jak znak dziwnie tańczy. Muszę sobie wynaleźć takie miejsce i sobie pojechać, wziąć małą konsolkę i pograć w SnowRunnera. O. Fajny plan. No. Dobra. Czy tu będzie przejazd? Jest! Widzę tunel, ale czy będzie odblokowany? Jezu, trzymaj się, Defender. Ale rzuca. Rzuca, no. Jest przejazd! Czyń honory! Ale zajebiście. Ło, jak wszedł bokiem, ziomek. Ovilo Hills. Jest! Co? Kolejny obszar odblokowany, zajebiście. O to chodzi. Uła! Rozwalona autostrada? Jakby takie, nie? Ciekawe. Dobra, tutaj dopiero będzie. Czekaj, jedna wieża? Nie, są inne. Trzy wieże, tak? Chyba tak. Trzy wieże. Dobra, no to jedziemy do pierwszej. Zobaczymy, co nas tam czeka. Ha. Ale fajnie, że się udało, bo wcześniej było widać, jak patrzyliśmy na te mapy, że była taka kłódka, jak tutaj widzicie na tym płaskim obszarze. I tu też była taka kłódka. Trzeba po prostu przejechać. Myślałem, że to jest zablokowane, że trzeba tak jak na przykład na tej mirze zrobić kilka zadań, żeby się przejazd odblokował. Ale na szczęście nie było takiej potrzeby. O! Odłóż dyfę... Wow! Uszkodzenia złapałem. Skrzynia biegów mi się zdupczyła trochę. Bo dyferencjału nie wyłączyłem, ale przejechałem dosłownie kilka metrów. Ale dziwne. Nie taki dobry ten Land Rover. Dobra, jedziemy dalej. Czekaj, znowu nie to odcisnąłem. Szybko się tu blokada dyferencjału psuje. Znaczy no, dyferencjał od blokady. A ja pojadę tu górką. Mam wrażenie, że będzie lepiej. Myślę, że ten Defender będzie jakiś taki wywrotny zajebiście. O kurde, to nie był dobry pomysł. O, ty też tu wjechałeś. Przejedziemy. Nie wiem, czy od razu, ale... Ty, tu nie ma drzewa dookoła tak za bardzo. O, ale fajnie zjechałeś. Fajnie zjechałeś. Poproszę o pomoc. Zajebisty ten Hummer, trzeba przyznać, naprawdę. Fajne auto. Także teraz ty będziesz mnie ratować. Na tych oponkach też w ogóle. No, fajnie wygląda. Nie wiem, czy one aż takie dużo lepsze są. Ale fajnie wyglądają. Ale fajnie wyglądają i to jest ważne. Dobra, mistrzu. My tu się możemy wspiąć na tą górę, bo tu jest jakaś taka góra. O, to daleko jest. My chyba źle jedziemy, wiesz? Powinniśmy się zawrócić i pojechać w drugą stronę. No. Żeśmy kawałek terenu odkryli, no, jedziemy tam. No i tutaj mamy Defenderem takie błoto mocniejsze. I chyba jest nie najgorzej. Spodziewałem się gorszego dziadostwa. Jeszcze jest nowy Land Rover. Ale ten nowy Land Rover to już całkiem katastrofa jest. Defender stary. Myślę, że jest lepszy. Co mówisz? Zobacz sobie na mapę, bo tam ciężarówka jest. Co ty gadasz? No. Gdzie? Lewo. Jedziemy! Jedziemy. Jedziemy, bo to jest to! Czekaj. O nie, to jest ta ciężarówka fantastyczna. Ale nie wiem, czy my tam wjedziemy, bo ona może być w środku jakiegoś bagna. Tutaj takie podmokłe tereny. O, zobaczymy. To jest ten nowy pojazd. Ale bardzo mi się podoba ten most. Znaczy nie wiem, czy to most? No most, może mówić, że most. Co za różnica, wiadomo o co chodzi. Ale bardzo mi się podoba. To jest załadowany czymś. On jest chyba na chodzie. Może też dla ciebie pojazd. No, może i tak. Oby. Pokaż go. Nie, nie mogę go wziąć chyba. Mogę? Można. Chyba. Czekaj, przed użyciem należy dostarczyć. Ale co dostarczyć? Czyli tu ci zadanie dla niego jest. Pewnie tak. Ale dziwne, że mogę się do niego niby... Znaczy pokazuje się opcja, że możemy się przełączyć. Ale jednak no nie możemy. A, on nie ma paliwa. Może dam mu trochę, zatankuj. Tak, nie ma w ogóle paliwa. Dam mu 50 litrów, zobaczymy czy odpali. Nie, coś tutaj jest zablokowane z zadaniem, ale jest, wiesz, naprawiony i w ogóle. Cholerz to. No i jedziemy dalej i jak tutaj. Defender jest dobry, bo ma snorkel blisko dachu. Całkiem nieźle, ale znowu zawieszenie jest niskie, więc... No nie wiem, zobaczymy jak się spisze. Mam tutaj w razie czego jakiś szpadel. A tu powinniśmy skręcić chyba, wiesz? Tak, tu w lewo, no. Dobra. Skręcamy w lewo. I zobaczmy. Ty, no radzi sobie póki co. Aż mam ochotę wziąć tego... Ty, ja mam chyba jakieś potężne światła z tyłu w tym Defenderze. Czekaj. Nie, myślałem. Chociaż nie, zaświeca się to, ale... Teraz na razie nie widać. Ej, do góry, do góry, do góry. Prawdę mówiąc, to wolałbym najpierw chyba zwiadowcę sobie odkryć. A dopiero potem tego drugiego, no ale... Jest jak jest. Zwiadowca, no, zwiadowca może być bardzo ciekawy. O! Ty! Wow. Masz, co tu jest? Ktoś nie, dostawy nie dokończył. My za niego zrobimy. Zrobimy. Jak on tu jechał w ogóle? To jeszcze jest ta stara naczepa z dwiema osiami. Ładunek dobrze znany, to jest jakaś stacja wiertniczo, coś tam, nie? To się nie nazywa naczepa budowlana? Coś takiego, tak. Z Michigan pamiętam. No, bardzo przypomina transformator to, ale to jest coś innego. Transformator chyba też jest, zdaje się, do transportu. O, widzę wieżę. I zobaczmy. I co, jedziemy na przełaj oczywiście, nie? Zobaczymy, co się stanie. Może będzie nawet lepsza droga niż... O! Niż jak tu jechaliśmy. Ale nie wiem. Na razie mi samochód nie chce skręcać. Dobra, ciśnij. Dobra. Uwaga na kamień. Tu jest taki pasku. O, okej. Oj, tu ciasno. Ciasno? Dobra. A to ja atakuję tu z lewej. Defender ma taki plus, że w stosunku do innych zwiadowców jest wąski i między drzewami da radę fajnie przeskakiwać. O kurde, ale ze skręcaniem za to gorzej, bo nic nie wybiera zawieszenie stosunkowo. W rzeczywistości to... Ja jechałem Defenderem osobiście, tym starym właśnie takim klocem. Nie pamiętam, kiedy ostatnio jechałem tak surowym autem. W sensie nic w środku nie ma praktycznie. Znaczy taki wygłuszenia, nie o. Właściwie to chyba nawet dwa razy Defenderem jechałem. Jednym takim hardkorowcem, a drugim takim właśnie bardziej cywilnym. O, zahaczyłeś mnie. Oj. A nie, to ja ciebie chyba. Chciałem wspomagać. Ale chyba to ja też. Tu jest już trudniej. Na las co drzewo złapałem. No i dobrze. O, ja się wywaliłem. Już ci pomagam? Chyba. Nie wiem, nie wiem, czy ci bym nawet dał radę pomóc, bo Defender jest za lekki. To jeszcze w tym terenie, gdzie nie ma w ogóle miejsca na manewrowanie? A poza tym Hummer. Wiesz, że Hummer, bo ty jeździsz teraz Hummerem H2, jest jeszcze H3. I różnica między H2 a H1 nie jest tak potężna jak między H2 a H3. H3 jest dużo mniejsza, a H2 nie jest aż tak dużo mniejsza od H1. Dobra, jestem na górze, ale tu nie ma żadnego punktu zaczepienia, ale powinieneś sobie poradzić. Jak tutaj się wgramolisz... O kurde, nalajcie. Zero problemu. Hummerem. Ten Hummer na początku wydawał mi się taki turbo słaby, ale nie wiem, czy go ulepszyli, czy... Zadziwiająco dziwnie sobie radzi. Dobrze sobie radzi, no. Jesteśmy... Ale mapa jest taka... Dobra, łączmy obserwację. Mamy lokalizację modyfikacji gdzieś. Fajnie to wygląda, jak ja już włączam ten cinematic z tej wieży, a ty jeszcze tak dojeżdżasz do tej wieży. Niezbędna naczepa. O, będzie grubo. Zresztą Chadiners widział ostatnio, ile tutaj zadań jest do roboty. No to też był w szoku delikatnym. Jakaś modyfikacja. Jest modyfikacja. Najlepsze jest to, że jak Chadiners gra ze mną w kooperacji, to odblokuje sobie te modyfikacje i będzie miał na własność. Jedziemy po nią? Ona jest po drodze. Pewnie, pewnie, że pojedziemy. Tu gdzieś tak na przełaj. Znowu? O, chyba będziesz miał znowu hopę, tak mi się wydaje. I nawet widzę chyba stąd, ty chcesz. Dobra, no to próbuj. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się, na razie. Cześć.